to bardzo dobrze, że wziąłem z sobą aparat. Gdyby nie to, to ja bym sobie siedział jak świnia razem z tym wszystkim. A tak, to dzięki temu, że nagrywam vlog, ja nie mogę siebie pokazać jako świnia. Dlatego pokażę siebie jako super mega taki człowiek czystości. Zaraz ja to sprzątnę, a was poproszę, żebyście udali, że tego państwo nie widzieliście, jak gdyby od razu było czysto. Wow, Juri, jak masz czysto w aucie! Uhu, super! Tak, ja wiem, ja zawsze mam czysto w aucie. Najważniejszym w sałatce, którą ja robię, jest sałata lodowa, cebula, oct, oliwa z oliwek, pieprz, sól i to wszystko. Wszystko, co tutaj widzimy, oprócz tych składników, czyli mozzarella, kukurydza, oliwki, to już jako dodatkowe składniki. Najważniejsze to jest sałata lodowa, cebula, ocet, oliwa z oliwek, sól, pieprz. Cebulę mam lekko wczorajszą, raczej przedwczorajszą. No wy jak zechcecie taką sałatkę zrobić, to możecie sobie iść do sklepu i kupić sobie świeżą, taką ładną, tak jak wy tam macie u siebie w sklepie pod blokiem. Ja takiej radości nie mam. Ale taka też może być. Być cebulą, ona nie przestała. Ona nadal jest cebulą, także kroimy to, co jest. Ta sałatka jest prościutka i leciutka i się robi w 2 sekundy, patrzcie. Bierzemy cebulę i rzucamy. Wsypujemy pieprz. Pieprz jest. Teraz sól. Sól jest. Teraz wlewamy trochę octu. Tylko łyżkę, nie tam pół butelki. Można dwie. Dwie łyżki, nie butelki. Wymieszać teraz to wszystko. I niech postoi z 5 minut. Gotowe, można jeść. Żartuję. Teraz kroimy kapustę. Kapusta już jest pokrajona. Pokrajona. Wiecie, jak jest kraj, jest pokraj. Kapusta już jest pokrojona, najtrudniejsze to już jest zrobione. Sypujemy oliwki, kukurydzę, mini mozzarella. Polewamy oliwą z oliwek. Mieszamy. No i wyszła nam taka sałatka ładna. Smacznego. To jest naprawdę pyszne i mega korzystne. Za wyjątkiem tego seru. On nie jest korzystny dla zdrowia, rzecz przeciwne, ale to jest po prostu pyszne. Nic nie mogę z tym zrobić.